Za tobą, uważaj! Wybacz, bracie. Wciąż nie mogę przestać o tym myśleć. Zeus to twój ojciec? Nie teraz. Najpierw musimy się wydostać z Hel. Nie sposób temu zaprzeczyć. W takim razie pokontempluję to w milczeniu.
bracie! Jesteś! Wracaj szybko do swojego dzieciaka! Nie zwlekajmy, bracie. Wracajmy z sercem prosto do Midgardu. Rozumiem. Kto by się spodziewał, że dyndam sobie u pasa ducha Sparty? Nie nazywaj mnie tak głową. Nie zrozum mnie źle, bracie. Z tego, co wiem, Panteon sam się o to prosił. Mimo wszystko, to nie małe zaskoczenie. Nie znosisz bogów, ale całkiem sporo cię z nimi łączy, prawda? Nie wolno mówić o tym chłopcu. On nie może się dowiedzieć. Bzdura, bracie. Z całym szacunkiem. Musi się dowiedzieć. Nie znając prawdy, nie pozna siebie. Dobra, rozumiem. Nienawidzisz bogów, wszystkich bez wyjątku. Nieprzypadkowo włączając i ciebie, a także twojego syna. Nie rozumiesz? On to wyczuwa. Nie ma wpływu na to, kim jest. Nic nawet nie poradzi, bo nie raczyłeś powiedzieć mu prawdy. To wszystko się ze sobą wiąże. Zabraniam ci o tym mówić. W porządku. Kojarzysz tamten skrót między światami? Ulepszyłem go. Albo żem go popsuł. Jest nam potrzebny. Przecież wiem. Słuchaj, capnąłem kilka haustów wichrów Hel, co by nie był tylko jednostronny. Teraz możesz podróżować tam i nazad. Jakże mnie skiepścił. No to chodźmy do Freyi. Doskonała myśl, bracie. Być może napotkasz jakieś dziwy, ale dasz radę. No idź, bracie. No panowie, wy to umiecie podróżować. Tego nie było w planie. Ale nic to. Wspomniał o dziwach. Śpieszmy się. Serce. Masz je. Tak. Grzbietem dłoni.
jest chory? Mogę zbić gorączkę, ale by wyzdrowiał... Musi poznać prawdę o swym pochodzeniu. Tak. To nie takie proste. Pomóż mi go podnieść. Mówiłam ci, że też mam syna. Bardzo dawno go nie widziałam. Gdy się urodził, runy przepowiedziały mu śmierć. Dziecko w moich ramionach było takie małe i bezbronne. Wiedziałam, że zrobię wszystko, by je chronić. Bez względu na cenę. Oczywiście wszystko to zrobiłam dla siebie. Moje pragnienia i obawy stały się ważniejsze niż on. I nie dojrzałam jego pogardy, dopóki nie było za późno. Nie popełniaj mojego błędu. Uwierz w syna. Wiem, że prawda jest trudna. Jak wszystko, gdy chodzi o twoje dziecko. To przekleństwo. Chłopiec jest przeklęty. Nie odchodź beze mnie. Nie odejdę. Czuję się lepiej. Widzę. Czy może dalej podróżować? Na razie tak. To się nie powtórzy. Obiecuję. Dopilnuj, żeby tak było. Freja, nie zapomnę o tym. Dzięki. To zasługa twojego ojca. Zostań jeszcze, odpocznij. Dość już pomogłaś. Wiedz, że zawsze jesteście tu mile widziani. To Vanaheim, prawda? Jak się tego domyśliłem? Bo to wygląda jak kryształ z Bifrostu. I wiem, że po drugiej stronie jest co innego. No i jesteś smutna. Naprawdę mądry z ciebie chłopak. Tak, to okno z miejsca, które opuściłam dawno temu. Ale to tylko widok. To, co się stało w Valheimie. Ty utknęłaś w Midgardzie, prawda? Taki dar otrzymałam od męża w chwili naszej rozłąki. Dlaczego Odin cię uwięził? Zrobiłby to i dla samego okrucieństwa. Ale wszystkie jego pochopne decyzje mają źródło w strachu. Vanowie stanowili dla Asów zagrożenie, nim nasz ślub zapewnił pokój. Wielu Vanów sądzi teraz, że ich zdradziłam. Owoc mojego poświęcenia, nienawiść własnego ludu. Więżąc mnie tutaj, upewnia się, że tego nie naprawię. Tak się zastanawiałem, dlaczego mieszkasz pod żółwiem? Był moim pierwszym przyjacielem w Midgardzie. Zaoferował mi schronienie, a w zamian ja ochraniam go przed zagrożeniami z lasu. Złoty dzik, wielki żółw, masz bardzo interesujących przyjaciół. No dobrze. Zanim Modi nie uprzejmie nam przerwał, mieliśmy zacząć zwiedzanie skarbca Tyra. Tak. I znaleźć czarną runę. Chłopcze,
Znasz dalszą drogę? No nie wiem. Pewnie, że wiesz. Znajdźmy łódź. Niech będzie. Poszukajmy łodzi. No dobrze.
Walkiria! Trzeba jej pomóc. Nie śpiesz się tak. Czy jesteśmy gotowi na starcie z takim wrogiem? Ja na pewno. Ano, ja też, jeśli chcecie wiedzieć. Jesteś godzien! Ha! Nie pokonasz mnie! Aż mną zatrzęsło! Jestem wam wielce wdzięczna. Co tu robiłaś? Ja... nie wiem. Umysł mnie zawodzi. Rockstyle a Valkyries. To ostatnie, co pamiętam. Że co? Valhalla czeka. Muszę wracać. Co to takiego? Rodzaj komnaty obrad ukrytej w Midgardzie. Walkirie potrzebowały miejsca do rozmów z dala od wścibskich oczu Odyna. Sądziły, że to dobra kryjówka, ale wszechojciec widzi wszystko, jak mówi przysłowie. Gdzie to jest? Pamiętasz komnatę z 8 tronami? Chyba tak. Byliśmy w wielu różnych miejscach. Jest na lewo od 2 posągów wioślarzy. Wtedy nie rozpoznałem tego miejsca. Nie miałem pewności. Tam czegoś o Walkiriach? Ta komnata była dla nich wyjątkowo ważna. Znajdziemy coś bez dwóch zdań.